Cześć, z tej strony Dr. Hodo. Jak pewnie zauważyliście, w ostatnich odcinkach bardzo dużo grałem Dariuszem i moje umiejętności gry tą postacią nie spodobały się wielu z was, co widać na załączonych komentarzach. Żeby uciec przed krytyką, postanowiłem piknąć innego, jeszcze bardziej brązowego czempiona. Proszę bardzo, wszystko dla was. A, i jeszcze taka mała rzecz. Początki mojej przygody z Jaxem wyglądały, no, powiedzmy sobie, obiecująco. Dało się tym farmić, udało mi się zdobyć nawet jakieś kilka killi. Z dwa czy trzy razy nawet się nafidowałem. Zrobiłem też dwa, powiedzmy sobie, dzikie flashowe playsy. I coś takiego. I wszystko byłoby pięknie, gdybym nie spotkał jego. O Jezu, z rekonektem! O Boże! What? Ale... Co? Co to było? Zobaczyj, Bartek. Hodor przegrał linię. Jaki to jest hardkorowy typ! Nie było innego wyjścia, jak zawezwać swoją drużynę na pomoc. Czas do tej wejny. Jan Cedena. Dobra, dawaj, dobij go. Dobry flash. Dobry, nikt nie widział. Asekuracyjny. Dokładnie. No i w tym momencie tak sobie wyobraziłem te 50 tysięcy ludzi, które oglądają ten odcinek. O, już widzę, co napiszą. Haha, ten flash. Haha, XD, ten flash w 9,99. Ha. 99, słychać flashy. Dobry. Ja potrzebuję tu mamę. No idę. Chodź mamę, bo on mi robi brzydko. No idę. Grażyna pośród chmur. Patrz na to. Łaka, paka, paka. Moje ulubione, pomarańczowe. Ale chyba... Nie damy rady. Nie. Ale nice, tak. Fuck the shit! Mamy się poszkodzony! Ale dostałem zawał! Almost! Fuck this shit, on będzie jakieś angle we mnie robił. Dobra, już nie. Nie no, Velkos co najwyżej co trygonometrię może robić, że obliczać te kół swoje. Gwiazdek z delty, 90 stopni. Czy to jest kontra rozwarty i ogólnie tak. Rozwarty to ja mam nogi, jak przeszli ten Renekton. Nawet nie nogi, pośladki. Ale tego nie wrzucę do odcinka. Teraz przyszedł tatuś. Poczekaj, tata. Tylko nie rób przypału. Przy fatalce. Dobra, no. Dobra, wkurwiam się. Ojej. No kurwa, Ignite. Też samonera zużyłem, okej? Okay? No mamy! Miałeś mi pomóc, a nie zabrać mi... Jakbyś na przykład, wiesz, twój syn powiedział ci, że dostaje wpierdol w szkole od kogoś, a ty byś przyszedł na konfrontację z ich rodzicami i by się okazało, że takaś gorąca matka i nagle stwierdziłbyś, a jebać tego mojego syna, chodź w krzaki się tutaj ten. Możesz coś powiedzieć? Tak się czuję właśnie. Tak się czuję. Podobnie możesz jej powiedzieć, chodź się postukać. Naskam ci jak twoje dziecko mojemu. No dokładnie. Tylko, że masz co innego na myśli. Jaki suchar. To się nazywa przekaz podprogowy. To nie jest przekaz podprogowy. Przekaz podprogowy to jest nagle takie migające subskrybuj. Nie żebym cię podpuszczał, ale w tym momencie powinno to być akurat. W żadnym wypadku nigdy tego nie zrobię, co ty. Mamy, oni przyszli z tatą. Przyszli moi rodzice, chodźcie. Będą ludzie szukać film i zatrzymywać, żeby zobaczyć, co to tam wyszło. Teraz tego kurwiarza. A czujecie zrobić takiego trolla? Napisać, że w odcinku będzie ukryty przekaz podprogowy, bo ludzie będą próbowali zatrzymać te pół sekundy klatki, tylko po to, żeby odkryli klatkę, na której jest napisane przekaz podprogowy. Chodź do Q! No, Urguś! Patrzcie na mnie! Podziwiam cię! Tak było w Mad Maxie, nie? Podziwiajcie mnie! Witness me! Mama mi się skończyła! Mama? Mama? Mama jest na topie! I też się skończyła! Ale pierdolną! Dałeś mu dubla?
W sensie double buffa? Nie. To skąd ma? Nie wiem. Wbijam się w nich. Ale się wbiłeś, Patryk. Ja nie chcę takiego wbijania. Wbiłeś. No nie, źle. Ale skopnął przez tą ścianę. Zabij to gówno! Jezus, Ksane! Nope. Ksane pentukilu! Jezus, co tu się stało? Co myślisz, Honor? No zobacz, no ona czeka. Idziemy! Pick fault. Jezus Maria. A wkład Honora w te akcje był niesamowity. Ale wykierowałem was, ja pierdolę. No, 7-1-9. I know you wanna hit that. I know you wanna hit that. Zobacz, tu jest Urgot. Gdzie? Co? Rzeczywiście? Ja pierdolę. Albo Maokai. To jest Urgot. Trochę Maokai też. Nie, nie, to jest bardziej Luar, dobra. Mi to przypomina Daisy. To jest... Ja bym powiedział, że to jest Gragas. Gragas jak malowany. Według mnie to jest zapowiedź nowego czempiona. Nowy czempion! Tylko w klinice takie newsy. Nigdzie więcej się nie dowiecie. Nikt jeszcze nie wie. On nie ma flesza, jakby co? Dobra, disrespect. Jeden autoatak. Proszę cię. Kurwa mać! Czekaj, Hodol, patrz co ja robię teraz. Dobry! Przepraszam, ogóle. Jezus Maria, tu jest jungler. O! Wiesz co, tu nie chodzi o to, że minion, tylko ty dostałeś Ignite'a i zaraz po Ignite'cie się postanowiłeś mi healać. Zajebiste to było Ksame! To nie był Ksame, to był Papryk. Następny kill, Papryk! Zostań! Okej, dobra, zostaję. Za 5 sekund mam E. Boże, zminimalizowałem grę! Kto miał moją ojciec? Kto nas zacznie gankować? Bo jest problem. Double kill! A bo... Nie wierza! Jezus ten! Jaki pościg życia w ogóle! Czemu ty krzyczysz, Hodor? No bo to jest emocjonująca gra! Rzeczy. Dzieją się rzeczy, dokładnie! Things are happening, dude! Nine! Oh nine! All level! Oh nine! Oh nine! Du-du-du-du nine! Oh nine! Oh nine! Oh nine! Nine, nine, nine! On jest easy. Sniper! American Sniper! No nie taki sniper. No dobra, trafił jeden, ale ten, który był najważniejszy, to trafił. Ja bym uznał jako dobry shot. Czatujcie to. No ja usłyszałam! Właśnie! Nie, jaka reakcja! Punkt! Ej, idę, nie? I słyszę w telewizji jakiś turbo sprawy, coś takiego i słyszę, tak jak gościu mówi ten, że nauczycielka uprawiała seks ze swoim uczniem i poparzyli się barszczą Sosnowskiego. What the fuck? Ram Talon. Nie. Napisał run! O nie, musisz uciekać! Good boy! On mnie widzi! Gdzie? Jakim cudem on mnie widzi? No pod wieżą byłeś, kurwa, halo! Aha, okej. Co robi mój ult? Aha, wiesz, kto jest? No wiem, że jakiś buff, ale jaki to nie wiem. Przeczytaj sobie. Nie mam czasu. Chcę ci wiedzieć więcej. Muszę klikać. Wciskam, jak się napierdalam, tyle wiem. Czyli jest nasz jego działanie. Dobra, zamykam. Dobrze. O-o. Au. Ale uklikałem tego ulta Drivena. Maokai. Poczekaj, teraz się tu leczę. Okej, ale ja idę, bo Maokai już nie bota. Aha, dobra. Stańcie w jednym miejscu, po prostu leczę. Zdejmuj temat. O! Wbijamy się? Maokai, chodź, dawać. Maokai plecy będzie. Dobra, tego. Dobrze. Kończymy to. Dobra, ja to zdejmuję, okej? Okay? Tylko bądźcie za mną. Zaraz go wam dam. O! Jest! Mam
No i GG. Ale głośno. A teraz na sam koniec wyjaśnimy sobie najważniejszą rzecz. Po ostatniej dramie dotyczącej odejścia Nelly z kliniki pojawiło się mnóstwo komentarzy pytających, czy zrobiła to na serio. Czy faktycznie nie jest już częścią kliniki. Niech ta scenka będzie odpowiedzią na wszystkie wasze pytania. A niech Nelly zagra. Aha, no Nelly grasz? Co? Nie, no, no może... grajcie, nie?